Siedzi. Siedzi. Rozgląda się wokół. Wstaje. Wstaje. Robi kilka kroków. Tam. I z powrotem. Tam i z powrotem. Siada. Wstaje. Nerwowo spaceruje. Rozkłada ręce. Chyba rozmyśla nad czymś gorączkowo. Mówi. Jakby tu czegoś brakuje. Miejsca? Dla ludzi? Niby to on, ten ja, ale niby nie on. Niby ten on, to ja, ale niby... I z nagłym ożywieniem. Ich cienie dotykają ściany. Po chwili. Jest cień widziany, jest cień wiedziany. Siada. Milczy przez chwilę. Potem głośno powtarza. Jest cień wiedziany. W każdym bądź razie mówi ładnie powiedziane. Zatrzymał się przed lustrem. Patrzy. Milczy. Słucha. Milczenie. Tylko jak to powiedzieć? Najpierw więc próba głosu. Poziom emocji elementarny. A u owrót. Bardzo dobrze. Kłania się. Następny proszę. Siedzi. Z tą tylko różnicą, że błaznować już nie chce. Marna, mógłby powiedzieć i mówi na próbę. Marna to pociecha śmiać się z tego błazeństwa, które nami się bawi. Ze śmiertelną powagą. Ze słów o sobie samym, które nas jadają w pustym pokoju. O 10 rano. Zresztą. Nieważne, o której chociaż. Inni teraz pracują. Siedzi. Wstaje. Mówi bardzo powoli. Lecz czy o to tu chodzi? Siada. Czy dzisiaj już niczego nie można powiedzieć? Zaraz świat się przyczepia. Wstaje. Mówi. Prosto siedzi znowu, brzmi jak śpiew z kryminału. Mędrkuje dalej. A Dania jest więzieniem. Siada.
Staję przed lustrem. Milczy. Patrz. Milczy. A potem recytuje jakiś wiersz. W lustrze widzi tylko mężczyzn zgorzkniałych kilku. Piszą. Coś na kartkach. Które? Drą. Skóra lustra jest zimna jak... Umarły. Krzysztof. Zbigniew. Wiesław. Andrzej. Ona. Kiedy patrzyłem na panią, to czułem radość i podziw. Radość i podziw, lecz jednocześnie odezwał się dziwny, kłujący ból. Cierpkie, tłoczące wrażenie zawiści. Miłości. Nie jestem w stanie pomyśleć do końca. Samopogardy. Kiedy patrzę teraz na panią, to wyobrażam sobie nędznego żebraka, który stoi przed sklepem jubilerskim i wpatruje się w drogocenny klejnot. Lecz sama myśl o tym klejnocie zdaje się niemożliwością. Możliwością, która wystawiłaby go na szyderstwo. Czy kochałem? Może, ale jak i dlaczego? Czy miłość ta nie była wytworem mojej podrażnionej próżności, która na widok tego klejnotu wzburzyła się i wydała uczucia zazdrości, nienawiści, samopogardy, dla których miłość była tylko ratunkiem? Wyjście. Zrozumiałeś wreszcie. A więc można było zrozumieć, skoro zrozumiał nawet taki człowiek jak ty. Czy rozumiesz teraz, że zbawienie wszystkich zależy od zrozumienia tej myśli? Kto ją pojmie, jest królem. I będzie miał życie wieczne. Lecz ten jeden, ten pierwszy musi koniecznie zabić siebie. Któż bowiem zacznie? Kto złoży dowód? No, kto? Ja. Zabiję siebie, aby zacząć się udowodnić. Wszyscy. Wszyscy są nieszczęśliwi dlatego, że boją się okazać wolną wolę. Człowiek. Człowiek. Człowiek był dotychczas tak biedny, tak nieszczęśliwy, dlatego że bał się okazać wolę jako rzecz najważniejszą. Okazywał ją w sprawach nieważnych, jak sztubak. Tyle lat szukałem atrybutu swojej wolności i znalazłem. Jest nią wolna wola, bo dzięki niej mogę uwierzyć, że nie wierzę. Zacząć i skończyć, otworzyć wrota i zbawić. Zabijam siebie, aby zacząć się udowodnić swoją nową, straszliwą wolność.